Siemaneczko, jestem Kicu, a to jest pokazanie mojego daily w Polsce, bo jeśli mnie nie znacie, jestem Kicu, mieszkam w Anglii. W Anglii mam Mini Coopera. W Polsce mam malucha, którego aktualnie robię, od 2 lat już w sumie. Ała! I no, potrzebowałem samochodu, więc kupiłem sobie BMW E46 po taniości w sumie, jeden z najtańszych, jakie mogłem znaleźć, ale też takie trzymające się kupy, tak powiem. No i też chciałem Touringa, tak zwane kombi. Dlaczego? Bo wygląda git, znaczy chwila, patrzcie tutaj, no jak jest na dobrej feldze i w miarę nisko, to o tutaj, o to mi się podoba na przykład, nie? Jeszcze jakby szyby były przyciemnione i w ogóle, to podoba mi się no, ten kształt jakby E46 w Touringu, nie? A poza tym czasami coś musiałem przewieźć, więc jest git. Jeszcze ta szyba tutaj, co się otwiera, o. Tak. Dlaczego BMK? Bo lubię BMK-i. Jest to moja pierwsza w sumie. No to tak, 2001 rok. Maj, z maja jest, czyli już ten, chwila, bo mi tu mucha siada, czyli już ten taki, można powiedzieć, że ostatni przedlift, ale mi się w sumie, jeśli mam być szczery, z przodu przedlifty podobają na przykład, bo jeszcze ja mam, patrzcie na mój przód, ja mam, no białe kierunki, to wiadomo, zawsze muszą być, nie, ale mam tutaj fajne takie, może, o tu pokażę, bo są jakoś ładniejsze, może nie. Mam takie lampy tutaj, nie wiem, jakieś malowane, tu przyciemniane. Jeszcze mam LEDy tutaj, więc wygląda to fajnie, te lampy wyglądają. Grill mały mi nawet nie przeszkadza, też wygląda git. I ten zderzak, jak nie jest M-pakietowy, to wygląda w porządku. A jak jest polift, nie M-pakietowy, to wygląda kiepsko. Wiadomo, że jakby tu wleciał M-paczek z przodu, to wyglądałby o wiele lepiej ten przód, ale nawet teraz bez M-paka wygląda git. Co jeszcze mam do dodania o tym samochodzie, do opowiedzenia? Felgi moje kupiłem je sobie do tego samochodu specjalnie, bo wcześniej na zimówkach jeździłem. Jeszcze w kwietniu, bo w kwietniu kupiłem ten samochód. MV1, 18 cali, 8 cali szerokości, a tu 8,5. Tu jest dystans 10 mm, musiałem, bo mi już o sprężynę tarło, jest tak nisko i na gwincie jest samochód. 10 mm i 15 mm. Siedzi, może być. O, będzie. Tak było, tak jest. Wygląda nawet ok, jak tak z tyłu się patrzy, co nie? No. Jest git w porównaniu do tamtego, co było. Taki, no w miarę spasik może być, moim zdaniem. Jeżdżę z jakąś naklejką, jak coś to dzwonić do nich i zapytę się, co tu robi ta naklejka. Przejdziemy może do mojego małego... Nie przejdziemy do mojego małego incydentu. Przejdziemy teraz może do silnika. Tak jest, przejdziemy do silnika, bo jeszcze nie powiedziałem, jaki tu siedzi silnik. Ale już widzicie, że jest to manual. O, nie pokażę wam licznika. W sumie mogliście po wydechu zobaczyć, jaki tu siedzi silnik. A więc tak, jest to, uwaga. Kurde, ten grill też odpada. 2.0 diesel, 136 koni, bo przedlift. I wszyscy mówią, że te 136 koni nie jedzie. A, jest, nawet czuć taki moment, bo to diesel, nie? Porównuję do mojego Mini Coopera. Tak, co ja tu robiłem? Rozrusznik mi przestał chodzić.
I tak pewnego razu chciałem, bo tak raz działo, raz nie, akurat pod dołem nie chciał mi zapalić, miałem gdzieś jechać, więc myślę, a se wypchnę i tak pcham, nic, dobra, myślę sobie, a wypcham na ulicę, więc skręciłem koła w tamtą stronę i tak, kurde, go pchnąłem to koło, nie, i tak zaczął szybko jakoś ten, nie, więc wchodzę szybko, cyk, wchodzę. On się toczy i ja nacisnąłem, kurde, z prawą nogą sprzęgło, tak? I mi się, kurde, drzwi złamały. Już i tak je naprostowałem młotkiem, ale wieje jak się jedzie o tu. Już nie chcę tego tutaj, chcę nowe drzwi po prostu, ale no jest masakra, jest mi tak wstyd po prostu. No kurde, nic mi się. Nie mam jeszcze prawa jazdy rok. No już mam tak, można powiedzieć, że nie mil, ale. Przyjechałem już tak, można powiedzieć, że to jest 10 tysięcy. Nie, czekaj. Tak z 8 tysięcy mil w Anglii przyjechałem, nic mi się nie stało. Żadna obcierka, nic. A tu w Polsce, tak, już wjechałem w słupek, ale to moja głupia wina. Chciałem jak najbliżej podjechać. Nie musiałem, a chciałem, to już przywaliłem. I tutaj te drzwi. Więc tak, z silników wymieniłem poduszki, bo ten rozrusznik właśnie wyciągaliśmy z moim tatą, więc od razu poduszki, bo trzeba było ruszać silnikiem, żeby tam kurde dostać. To masakra, ale póki co działa. Będę sprzedawał ten samochód, przerejestrowałem go sobie. Będę sprzedawał ten samochód pewnie, bo nie mam miejsca w garażu na niego. Stoi sobie tak przed garażem, bo w garażu jest maluch. Ale moja wizja została spełniona na ten samochód, czyli felgi. Bo chciałem MV1, więc trzeba grill poprawić, ale jest git, jeszcze środeczek wam pokażę. W środku wszystkie listwy odpadają w sumie. Tak, jest to zwykły, naprawdę najzwyklejszy, jeszcze brudno jest, sorry. Interior, czyli te takie, no najzwyklejsze chyba, ale przynajmniej ciemne, bo są też jasne środki, nie? Więc, ale. No kurde, co za syf. A, bo ja tu w roboczym siadałem. No jest trochę syf, ale nie są podarte. Dziwne, bo przebieg jest 366, coś takiego. Schowek się nie domyka, szyber dach jest. Grzane fotele. Żubrówka jest. Nawet jest żubrówka w standardzie. Grzane fotele. Co tu jeszcze jest? Tą kierownicę sobie na złomie wyrwałem, tak samo jak ten control panel, bo on był na. Jak macie 46 i macie takie badziewne pokrętła, to wtedy co robicie? Kupujecie control panel od jakiegoś przedlifta i musi działać, nie? Pokażę wam. Działa. 7 za 360. A silnik to pali od razu, ręczny już, ręczny to nie trzyma, ale patrzcie. No, like a dream. A jeszcze patrzcie, jak chcecie mieć, żeby wam kierunki działały cały czas, to odłączacie postojówki i wtedy kierunki wam świecą cały czas. W sensie jak włączycie te światła, te postojowe. No i wygląda to git, nie?